Nazywam się Janusz Adam Dziano, co jest o tyle ma spore znaczenie, bo mój, jak to kiedyś się mówiło, starszy też ma na imię Janusz. W związku z tym ten Adam gdziekolwiek funkcjonuje i wtedy nie ma z tego tytułu żadnych nieporozumień. Urodziłem się w maju, w 59 roku, więc nie tak dawno w sumie. Urodziłem się na warszawskiej Woli, tej starej Woli, a żeby być precyzyjnym, mieszkałem od urodzenia na Czystem, bo tak w zasadzie miejscem urodzenia to był szpital, obecnie Cepelek przy Koszykowej. Tam moja mama dopełniła swego kobiecego dzieła. Nie bez problemów, bo skończyło się cesarskim cięciem i to był jedyny szpital w Warszawie, który podjął się przyjęcia porodu, bo tam były jakieś niesamowite koszmary. Nie jestem medykiem, więc nie będę tutaj jak gdyby wchodził w ten temat. No, skończyło się szczęśliwie, mimo że w pewnym momencie lekarz powiedział ojcu: niech pan wybiera, albo żona, albo syn. A ojciec powiedział: panie doktorze, ja jestem chłopak z Pragi. Ma być ich dwójka. Cała historia mojej rodziny to jest Praga, Kamionek. No, ogólnie podchodząc do tematu grochów, aczkolwiek Kamionek się zawsze mówiło. Babcia mieszkała na Kamionku, nigdy nie powiedziała, że mieszka na Pradze. To właśnie to jest babcia, która mieszkała z mamą tutaj na Jagiellońskiej 12, później Grochowska 319, Kamionkowska 33. Zdjęcie zrobione po mojej komunii, czyli miałem tutaj 7 lat. Bo druga babcia była typową prażanką, mieszkała na Targowej 50-52, czyli tam, gdzie obecnie mieści się Muzeum Warszawskiej Pragi. Jak było otwarcie, to znane mi osoby z obsady kierującej tą placówką zaprosiły ojca na otwarcie uroczyste jako najstarszego żyjącego mieszkańca. No, ojciec na Pradze doświadczył wielu bardzo ciekawych rzeczy, które staram się opisywać w swoich felietonach, bo też może nie amatorsko, bardziej z zamiłowania opisuję te historie rodzinne. Ten rejon bezpośrednio przy bazarze Różyckiego. Babcia, ponieważ była i czapniczką, i cholewkarką, miała swoje stanowisko tutaj w tej części, jak się wchodzi ulicą Kępną, na bazarze Różyckiego. Na samej Brzeskiej babcia miała wiele znajomych, wiele koleżanek. Przecież tam przez moment mieszkał Stasiek Wielanek. Także ja jeszcze później, chodząc w to podwórko, bo on mieszkał jak gdyby za głównym podwórkiem, spotkałem panią, z którą żeśmy się zgadali. Ta pani jako dziecko, ona była trochę starsza ode mnie, ale pamiętała jeszcze moją babcię z bazaru. To jest zdjęcie zrobione w parku Skaryszewskim. Tu jest częściowo rodzina, a częściowo sąsiadki mojej babci. I to są sąsiadki tu właśnie z ulicy Jagiellońskiej 12. Co by nie powiedzieć, no ludzie wtedy tak żyli, ludzie tak mieszkali, utrzymywali takie relacje międzyludzkie. Kiedyś się mówiło po prostu jak między sąsiadami. To jeszcze może w takim razie pokażę kilka ujęć. To jest bardzo ciekawa fotografia. Tam widać w tle taki budyneczek jasny. Ten budynek jeszcze do niedawna stał. To jest jeden z pierwszych numerów ulicy Zamojskiego. Za tym budynkiem była rzeźnia, natomiast przed tym budynkiem były takie zielone połacie, na które się wychodziło po prostu na trawkę, przy porcie praskim. I tam całymi rodzinami, tak jak powiedzmy tutaj na Grochowie, ludzie chodzili do Parku Paderewskiego, bo tak się kiedyś mówiło, powiedzmy no tubylcy, tak zwani mieszkańcy, narodowici mówili Skarysza, bo parku Skaryszewskiego. Ta mała to jest moja mama i stoi tutaj moja babcia z tą swoją wieloletnią przyjaciółką, która traktowała mnie też jak własnego wnuka po prostu. I to były te relacje, jeśli już o nich mówić. No mnie jest o tyle przyjemnie o nich mówić, bo ja jeszcze to pamiętam. To było tak jak w tym powiedzeniu, czy rozbite kolano, czy roztrzaskana głowa, czy banalny gilu pasa.
Sąsiad czy sąsiadka zawsze się przy tobie zatrzymali i byli dla ciebie jak rodzina. Opatrzyli, nos wytarli, jak trzeba było, to zainterweniowali, no bo jak powiedzmy mnie czy moich kolegów dwukrotnie liczebniejsza grupa goniła gdzieś dwie ulice dalej, bo tak to się wtedy działo, to interweniowali, a później kończyło się tym, że nasi sąsiedzi bili się z sąsiadami tamtych dzieci. I to była ta wola, ale to samo było tutaj na pracy. Tu z dziecka nikt nie mógł ruszyć. I dziecku się krzywdy nie zrobiło. Babcia nie bała się wypuścić mnie z bańką, bo akurat jej sąsiad, pan Tomaszewski, no mogę ujawnić, bo przesympatyczni ludzie. Dawał mi bańkę, dawał mi zaopatrzenie pieniężne i udawałem się do baru, restauracji, no a mówiąc po prasku, do knajpy Portowa na ulicę Kępną. Kiedyś to była Brukowa, róg Jagiellońskiej. Tam na samym narożniku była tego typu instytucja, bardzo barwna i dynamiczna, tak bym to określił. I tam wchodząc czułem zapach alkoholu i szczepiący w oczy dym od papierosów. Ale dzieciak zawsze mnie przepuścili, jak trzeba było podsadzili, stawiałem bańkę. Ten pan już mnie znał, w związku z tym dopełniał, zwieńczał dzieło. No i z bańką po uregulowaniu należności wracałem do domu. Nikt mnie nie zaczepił. Jaki płyn znajdował się w bańce? Piwo. Pan Tomaszewski był kolejarzem tutaj właśnie z tego węzła w okolicach wiaduktu kolejowego i piwo pił. Alkoholu cięższego nie pił, bo był schorowany. Także nadrabiał powiedzmy takim substytutem, jakim była, jak to już wtedy się mówiło, zupa chmielowa. Także ja tam się udawałem, ale mówię, status dziecka no, był dość szczególny. Ale to moja ocena w tym temacie jest taka, że im bardziej dzielnica wydawała się pozostałym częścią miasta szemrana, tym te dzieci były otaczane no, większą opieką, taką wręcz estymą. Dziecko to było dziecko. Biegałeś wśród tych wszystkich ludzi niczym wiech młody po karcelaku. Czyli właśnie pytanie o twoje wspomnienia, czy wspomnienia taty z Bazaru Różyckiego, oszuści i cwaniaki właśnie, bęklarze, doliniarze, czy jakieś z nimi, miałeś z nimi do czynienia w taki bezpośredni sposób, czy tylko na zasadzie obserwacji? Zacznę od ojca. To był 1947-1948 rok. Ojciec pracował wtedy w Filmie Polskim, czyli z Pragi chodził piechotą w Aleje Ujazdowskie. I po powrocie, kiedyś będąc po tak zwanej pensji, po wypłacie, miał tam jakąś sprawę do załatwienia na bazarze, na Różyku. Na Różycu się wtedy mówił, nie mówiło się Różyk. I widział no, ludzi, których doskonale znał, jak dorwali tak zwanych frajerów i robili ich na trzy karty. Zobaczył jeszcze raz, to była taka szkoleniowa lekcja dla ojca, bo zawsze go to interesowało, jak oni to robią. No, były i lusterka oczywiście, w podobnym wydaniu. Wrócił do domu i okazało się, że nie miał wypłaty. Czyli go po prostu pojechali po dolinie, jak się przyglądał. No bo to zawsze stała określona grupa ludzi, robiło się tak zwany sztuczny tłok, no ale nie sądził, że na własnym podwórku ktoś mu to zrobi. Obok klatki, w której mieszkała babcia, przechodziło się kawałeczek dalej, było takie wejście po schodami, tam był troszkę niższy budynek. On jest zachowany do dzisiaj, z tym, że nie wiem, czy tam jest ta część wejściowa drewniana od zewnątrz zrobiona. Tam mieszkał jego no, sporo starszy kolega, który zarządzał grami na bazarze. Zobaczył ojca i mówi, Januszek mówi, coś taki skwaszony. On mówi, słuchaj, gdzieś mam zapisane imię, w tej chwili nie pamiętam. Józiek. No, rąbnęli mi wypłatę na bazarze. A kiedy to było? No, ile no? Godzinę temu. A gdzie? No, mówi, stałem przy kartach i... Dobra. Czekaj. A coś ci jeszcze rąbnęli? No, mówi, portfel. Cały portfel razem z wypłatą. Czekaj w domu. Ojciec poszedł do domu, nic na razie babci nie mówił. Chociaż babcia czuła, że coś się święci, bo tak jak wracał po wypłacie, to no, babci po prostu te pieniądze oddawał. No, takie było niepisane prawo. I za dwie godziny puk, Józek. Szanowanie pani Marysiu,
Chodź, Januszek. Wyszedł na korytarz, z nim zeszli pół piętro niżej. Wyjmuje ten portfel? No ten. Kasa jest? Jest. Nie da się więcej zrobić jak frajer z prowincji. Nie trzymaj z tyłu kasy w portfelu. Portfela też. I mówi jeszcze do ojca, przelicz. Ojciec otworzył, zaczął liczyć. Mówi, ty, ale tu jest za dużo. To profit, premia od firmy, że swojaka pojechali. Taki był finał tej sprawy. Natomiast ja miałem tam kilka znajomych pań, które jak gdyby żyły w pełnej komitywie z moją babcią, to już handlowały, także naród handlowy warszawski. I kiedyś obok jednej z nich była buda, w której jakaś nowa, obca kobieta sprzedawała koszule jeansowe. No wtedy, to był 70 któryś rok, wtedy fantastyczna sprawa. Ja po jakichś praktykach, chodziłem do szkoły poligraficznej, w wakacje miałem praktyki, odebrałem pieniądze, pojechałem na bazar, no bo gdzie miałem jechać? Do Peweksu? Owszem, mogłem kupić na targowej bony czy zielone i kupić, ale to się nie opłacało. Podszedłem tam, przymierzyłem jakieś spodnie i wisiała koszula jeansowa, pamiętam do dnia dzisiejszego, koszula firmy Montana. Więc chciałem nabyć tą koszulę, sięgam do kieszeni, ale miałem tutaj i nie znalazłem portfela. Co jest o tyle dziwne, że koledzy, którzy zajmowali się profesjonalnie obsługą ludzi, którzy mieli przy sobie gotówkę, takich ludzi jak ja nazywali elektryczny. Czyli ja nawet dotknięcie wyczułem. Ja nie wyczułem wtedy nic. To były dwa takie razy w życiu. Za moment powiem o drugim. I rozejrzałem się, serce do gardła mi podeszło i mówię do tej babki, że przepraszam, ale skrobnęli mnie na kasę. I usłyszała ta sąsiadka obok, która doskonale mnie od takiego klejniaka znała. I mówi, kiedy? No ja mówię, w tej chwili. Stój tu i czekaj. No i też gdzieś odeszła i za chwilę przynosi mi mój portfel. Także wiedzieli, kto to robi, znali ich twarze, ale była ta niepisana umowa, że swojaka, nikt nie miał na plecach wypisane, że jest swojak, tak? Mógł mnie nie znać. No ale jak przyszła interwencja, to po prostu te pieniądze oddali. No i taka to właśnie była ten charakter na bazarze. Owszem, bywało różnie, jak to się mówiło, kwadratowo i podłużnie, ale mówię, i ojcu, i mnie pieniądze zostały po prostu zwrócone. I na bazarze można było kupić wszystko z dyplomem ukończenia wyższej uczelni włącznie, więc to nie był żaden problem. Tu byli fachowcy od każdej dziedziny. Szulerzy, którzy zajmowali się kartami, lusterkami, byli fałszerze, ale to tam bliżej Brzeskiej. Był tam odpowiedni zarządca w tych pomieszczeniach przy wyjściu na Brzeską po lewej stronie, bo po prawej kury sprzedawali i drób lali wrzątkiem i skubali. Tam smród był nie z tej ziemi. Także miał swój charakter. Postacią, którą chyba najbardziej zapamiętałem, bo nawet umknęły mi gdzieś już rysy twarz tych babci koleżanek, ale to był bardzo gruby, obszerny, rozłożysty mężczyzna. Chyba miał bielmo na jednym oku i on sprzedawał takie różne numizmaty, metalowe rzeczy. On gdzieś tutaj tkwił obok tej głównej alejki od ulicy Targowej po lewej stronie, kilka budek dalej. I to była legenda bazaru Różyckiego. Ale nie mówimy o marynarzu. Nie. Marynarz to był na Brzeski. No może podobna postura, tyle że marynarz w miarę normalnie się poruszał, mówił. Natomiast ten człowiek w jakiś sposób był poszkodowany. Nie wiem skąd to oko, może pozostałość po wojnie, może jakiś uraz. W dzieciństwie trudno mi powiedzieć, ale pamiętam go doskonale, a zapamiętałem, potrafił fantastycznie opowiadać o każdej rzeczy, którą sprzedawał. Także to nie był taki prażanin, bazarowicz, handlarz, jak to w Warszawie krążyło, że tutaj są męty, tempaki i durnie. Tu byli ludzie naprawdę różnej miary i nie można wszystkich podciągać pod jedno określenie. Ja tych ludzi wszystkich szanowałem, póki i oni mnie szanowali, w sensie nie naruszali mojej cielesności, a przeważnie tak było. Na bazarze Różyckiego nigdy nie zostałem uderzony. Mimo, że widziałem różne eskapady, ale to raczej byli przyjezdni, czasami Rosjanie, którzy tutaj mieli ze wschodniego blisko jeszcze ostatnie złotówki chcieli wydać na zakupy, na bazarze coś kupowali. Głównie peruki to były. To był szlagier na rynek rosyjski, radziecki jeszcze wtedy. Peruki? Peruki, tak. Ok.
Okay. Na bazarze były peruki. No później to były rzeczy ogólnie popularne, bo jak ja sam też w celach handlowych zacząłem wyjeżdżać, to były najpierw Węgry, później była Bułgaria, Rumunia, mm-hmm. później były trasy przez Lwów, gdzieś tam jeszcze dalej. Kupowałem tak zwane parmalatki, czyli te kurtki takie przeciwdeszczowe, cienkie, z jakimiś tam napisami reklamowymi. To były jakieś klapki, które były robione pod produkt włoski oczywiście na zelówce, pod spodem na klapkach było Made in Italy. Mhm. I te klapki, jak się zabrało do Rumunii na znane kurorty wypoczynkowe, gdzie na tak zwanych plażach dla naturystów, tak to nazwę, odchodził handel, bo na plaży żeńskiej odbywał się handel, na męskiej opalały się kobiety razem z mężczyznami. To był przebój, to był szlagier. Także mówię, tu można było kupić wszystko. Tu kupowałem włoskie pantofle dla mojej córki na komunię. Sukienkę żeśmy szyli, ale wszystkie inne dodatki kupowałem na bazarze i nie mówiłem, że to jest bazarowa tandeta. Bo owszem, tu był różny artykuł, i gorszy, i lepszy. Ale trzeba po prostu było wiedzieć, u kogo kupić. Taki jak trzeba. Pójście do fryzjera to było pójście w magiczne. Dzisiaj, z mojego punktu widzenia, to była magia tamtej Warszawy, to była magia tamtych miejsc. To był fryzjer, który nosił taki hiszpański wąsik, nieduży. Ja siadałem na fotelu, był taka dołożona nakładka drewniana. Tam mnie jakiego takiego zymsika małego strzygł. Później już tam chodziłem sam. To kosztowało rybaka, czyli 5 zł. I ten zapach. Rozpoznawalny przede mnie wszędzie. Wola miała swój zapach. Tu Kamionek miał swój. Gocławska miała swój zapach. Rybna miała swój zapach. Chodakowska miała swój zapach. Wiadomo, no jak były spirytusy na Ząbkowskiej, to człowiek tylko z domu wyszedł rano i już miał alkohol w nozdrzach. Przecież to się czuło. To ja jako jeszcze dzieciak lata 60. doskonale to pamiętam. Tam dominował ten zapach. Gdzie by się tam nie poszło, w jaki rejon, ale tam były wysokie kominy. Wyziew był niezły, także ten alkohol, czy na Brzeskiej, czy na Targowej, czy na Ząbkowskiej, czy na Kijowskiej, obojętnie gdzie on był. Chodzi ci o zapach... spirytusu, alkoholu. Gorzelniany. Tak. Im bliżej Kijowskiej, zapachy już zaczęły się przenikać. Mijało się, powiedzmy, to skrzyżowanie dojście Kijowskiej do Targowej, a już jak minęło się wiadukt, no to już dominowało co? Pan Wedel. Zapachy, w którą by stronę wiatr nie wiał, tam już nawet mury były przesiąknięte słodkościami od pana Wedla. To było coś niesamowitego. To nie najgorsze zapachy, no za wyjątkiem tych kur obdzieranych na bazarze, tak, na bazarze, tak, i różnych, tak, innych, tak. Pewno zjatek tam nie pachniało. Ale z kolei, przepraszam, że wchodzę w słowo, w związku z tym, że tam był taki odór, mówię, wrzątkiem lany tych kur, oczywiście nikt żywca nikt nie polewał, one były wcześniej regularnie zamordowane, tam nawet policja, milicja nie przychodziła. To tak pobudzało, a chłopaki z Cyryla... Był taki jeden, on był chyba rudy, to ja pamiętam, jak babcia siedziała w budzie i przechodził skarbnik, czyli jedna z handlarek, która niosła taką kasetkę, to była przedwojenne pudełko po jakichś pralinkach chyba. I hasło przy dojściu do każdego stoiska to było składka na Władka. A ten Władek to był właśnie funkcjonariusz z Cyryla. Jak Władka gdzieś przenieśli, przyszedł inny, no to była awantura. Bo on chciał wszystko rekwirować. No tak to... Ale wychowali go sobie. Wychowali go bardzo szybko. Zrozumiał swój błąd. Tu się nie czuło się wiosny, tu się czuło spirytusy z Ząbkowskiej. Natomiast z czego to wyszło? No wyszło to z tego, że od momentu, kiedy wkroczyli tu Sowieci w 1944 roku, bimbrownie ruszyły pełną parą, bo cokolwiek od Rosjan nie można było kupić. Cokolwiek od Rosjan można było wymanić, to właśnie za spirytus. Czy to jakiś rower. Oczywiście oni też wszystko gdzieś po drodze kradli, no ale później jak chcieli się napić, no to te swoje trofeje puszczali na dalszy obieg.
Także bimbrownie pracowały, ale też i na własny użytek, bo przecież na bazarze od zawsze można było wypić pod pyzy czy pod jakieś inne produkty systemu kulinarnego, a były wyśmienite przecież. Także ja jeszcze ze swojego dzieciństwa to pamiętam panie, które chodziły, sprzedawały pyzy właśnie w słoiczkach, flaki były w tych bańkach, takich kankach, jak to się wtedy mówiło, no a po kieszeniach no, ćwiarteczka i musztardówka. Ćwiarteczka, korek był uszczelniony szmatką, żeby to później gładko wychodziło, żeby nie odbijać. Polewała w musztardówę, czyli podstawową jednostkę spożycia po wojnie. I tak to się odbywało, ale nikt z tego nie robił jakichś specjalnych sensacji. Po prostu to był jak gdyby warunek dopełnienia obrządku, zjeść i się napić. Ale nie trzeba było koniecznie się od razu doprowadzić do stanu ogólnej ruinacji. Były miejsca, gdzie panowie no, czasami nie zapanowali nad spożyciem. Ale to ja pamiętam jako właśnie młody chłopak, będąc u babci, rozmawiając albo słysząc, jak sąsiedzi czasami no, gdzieś tam się podniosło larum, to na drugi dzień ich żony bądź kobiety z rodziny mówiły, że wrócił niedopity. I dlatego była draka. Bo jak regularnie się dopił, nie było problemu. Szedł lulu jak niemowlę i cześć. Natomiast to niedopicie właśnie miało ten swój skutek taki trochę niedobry. Natomiast owszem, tę wódę można było kupić wszędzie, bo przecież no, tu na Grochowie były inne systemy gastronomiczne, w sensie nazewnictwa tych lokali. Ale tak jak ja pamiętam, to była restauracja Wisła, to była u inwalidów. No było tego naprawdę całe mnóstwo. Żeby tam gdzieś specjalnie widać było pijanych pod tymi knajpami. Powiem szczerze, no spędzałem tutaj u babci całe miesiące, szczególnie głównie wakacje. Ale czasami też były to i ferie, i jakieś inne okoliczności. Także owszem, no tu na Pradze pijany nie robił na nikim wrażenia. Jak babcia mieszkała właśnie tam na Targowa 50-52, na klatkę schodową przychodzili interesanci z bazaru. No bo wiadomo, waga dopełnienia transakcji to było tak zwane oparcie wagi oblat, jak to się mówiło przed wojną, trzeba oprzeć sprawę oblat, czyli wypicie i uzgodnienie satysfakcjonującej obie strony ceny. I tam była dozorczyni, która właśnie nosiła w fartuszku ćwiarteczkę albo dwie ćwiarteczki musztardówy, polewała panom, oni później opłacali spożycie i wypożyczenie. Butelki ona zabierała, no bo miała z tego parę groszy. I było wszystko kultura. I to się działo w jakiej przestrzeni? I to się działo na klatce schodowej, przy oknie wychodzącym na podwórko, za którym był bazar. Także widać było dokładnie wszystko. No, tam stało bardzo rozłożyste, tam stała wysoka topola na środku, której dzisiaj nie ma. Tam przy samym murze bazaru był bardzo ciekawy, ja pamiętam do dzisiaj, była toaleta systemu syberyjskiego, tureckiego, to się mówi ubikacja turecka, gdzie tam pracowało się nad masą mięśniową. No to wszystko odbywało się w pozycji kucznej. Natomiast mówię, to też był klimat. No był stolarz, u którego też panowie mogli kupić. Oprócz drewna oczywiście. I praktycznie w każdym z tych lokali tutaj na tym dojściu do bazaru Różyckiego, no nie na rogu, bo tam była księgarnia Gebetnera i Wolfa, później tam był jakiś sklep z sukniami ślubnymi, z drugiej strony był rybny na winklu, ale w tych prywatnych bałaganach tam też można było spożyć. Czyli w zasadzie każdy bez względu na rodzaj asortymentu był też przygotowany na wizytę klientów jakby w tym celu. Tak, bo no wiadomo, wizyta klienta, żeby nadać jej rangi i jak gdyby uhonorować dokonanie transakcji, no to trzeba było to po prostu oblać. W związku z tym, ale ja nie mówię, to nie musiało od razu iść w kategorię pijaństwa. Po prostu po tak zwanym, no w maluchach to prawdziwy mężczyzna nie pił, ale po szklaneczce można było. No, była jeszcze miara typu angielka, bądź tak zwana literatka. Aczkolwiek literatka to powinno być 80 gram, bo to jest liter 8. Natomiast u nas była to już później przyjęta norma, że to była po prostu setka. Żeby nie było dwóch oddzielnych, a restauracjom też się nie opłacało sprzedawać na 80. Poza tym kelnerzy oszukiwali wtedy mocniej. Rozlewane były setki i literatka to też była tak zwana seta. A wymieńmy jeszcze inne nazwy, jakby pojemności ci znane.
Znane. No to podstawową to była tak zwana stopka, czyli był to ten najmniejszy wymiar kieliszka, 25 gram bodajże. A stopka dlatego, że ono miał tą swoją charakterystyczną stopeczkę, zresztą widać to i w filmach przedwojennych, ale widać i słychać to w karierze Nikodema Dyzmy, jak przychodzi do pana Ambroziaka i na barze mówi: panie Ambroziak, nalej pan stopkę. I to właśnie była ta stopka. Mhm. Miarą bardzo oryginalną, i to był wytwór endemiczny w całej Warszawie, była mikada, bądź pieszczotliwie, co jest ulubioną formą warszawiaków, mikatka. Mikatka to była pięćdziesiątka. Skąd się to wzięło, jak normalny mężczyzna spożywał setę? To wyrosło i powstało u kamieniarzy na Powązkach. Ponieważ no, ich jak gdyby manualne zdolności miały swój limit, no więc nie mogli spożywać setkami, ruch pozostawał ten sam, ale wlew był zdecydowanie mniejszy, w związku z tym właściciele, którzy ich zatrudniali, no doszli do porozumienia prawdopodobnie z okolicznymi restauratorami, że sprzedawali w pięćdziesiątkach. Wykonali 3-4 podniesienia, no i wypili de facto powiedzmy 200 gram, a nie prawie pół litra, prawda? To była ta konkretna miara. No po wojnie wiadomo, no to była tak zwana musztardowa bądź stakan z rosyjskiego, zaczerpnięty rusycyzm. I to w zasadzie wszystko, natomiast... A czym określenie małpka? Małpka to była mała butelka wódki. Czasami na ćwiartkę mówiono małpka. Czyli no, nie dorosła małpa, tylko taka troszeczkę mniejsza małpka. Myśmy bardzo lubili jako warszawiacy, hołbili zdrobnieniom, także no, małpka być. Aczkolwiek ja małpkę na Pradze, mieszkając tam u babci, nie słyszałem tego typu określenia. To weszło gdzieś, moim zdaniem, dopiero przełom lat 60., 70. Jak już mieszkałem na Ochocie później, no to tam często ci panowie starsi ode mnie, czyli ojcowie bądź dziadkowie moich kolegów, mówili, że wypili małpkę albo po szczeniaku. Szczeniak był na Pradze też obowiązkowy, czyli małe spożycie, po szczeniaku, czyli po jednym, małym. Czy znane ci są jakieś opowieści o różnych sposobach wynoszenia alkoholu z monopolu spirytusowego? To znaczy tak, no, inaczej się wynosiło do wybuchu wojny, inaczej wynosili w czasie okupacji. Jak było później, tego nie wiem, bo babcia w trakcie okupacji były chyba rok czy dwa, że babcia pracowała na spirytusach. Ale tam wtedy chyba było coś takiego, nie wiem, czy to sowiecka bomba trafiła. No, w każdym razie woda się, spirytus rał się rynsztokiem obok spirytusów. I wtedy nawet konie się upiły, bo ci wszyscy wozacy, którzy tam byli, no nie mogli zapanować, a konie piły z rynsztoka. Ja zresztą widziałem to na Skierniewickiej, jak wywaliło się, burta się wywaliła i zleciały skrzynki z półlitrowymi butelkami wódki. Płynęły rynsztokiem, przepraszam, para koni stała. No jak woźnica wrócił, to konie już leżały. No się tak po prostu dokładnie zabalsamowały, że to już był koniec świata. Ale tak było mniej więcej właśnie na spirytusach. Jak wynosili przed wojną, nie wiem. Babcia przynosiła. Nie było czegoś takiego jak powiedzmy, nie wiem, w więzieniach, nawet po wojnie, że wódka była wlewana do prezerwatywy i w przełyku to wnosili. To gdzieś mieli jakieś swoje metody. Ja myślę, że to był szmugiel taki, na zasadzie wozacy przywozili, wywozili, tam się im podawało. To było najprostsze, niczym nie groziło. Natomiast samo okaleczenie to była metoda. Chyba nawet w czasie okupacji to było stosowane. Po prostu jak wyjeżdżała nawet cysterna z szambem, to gdzieś na jakimś haku podwieszone pod górą, pod górem tej cysterny był na tym haku wisiała bańka ze spirytusem czy z jakimś alkoholem, później się to wymaga. No opłukało się, no wódka to pewnie, że to się nie przegryzło zapachowo. Także no były różne metody. No, jak wynosili ze sklepów, to sam niejednokrotnie miałem okazję widzieć, ale jak dorwali takiego, no to miał przykrość. Bo jak był z Pragi, no to już miał przegrane i długo go to kosztowało go to wiele pracy, żeby później u Ferajny zyskać jakąś renomę. Bo na własnej parafii, jak to się wtedy mówiło, a parafią to była dzielnica, to nie była terytorialna przynależność do kościoła. Parafia to była moja dzielnica. Mój układ ulic to była moja parafia. Moja kamienica z sąsiednią to była moja parafia.
głosy przede wszystkim tego, co się działo na bazarze. No. A wchodzili na podwórkach najwięksi dźwiękowcy, to byli ci, którzy, jak śpiewał Jarema Stępowski, a ja puszczam maszynerię moją w ruch, czyli ostrzenie nożów. No i to było pokrzykiwanie. Wchodziły babiny gdzieś tam, przyjeżdżały tym pociągiem elektrycznym i było jagody, jagody, jagody. A jeszcze to pamiętam z Rakowca, już później nie słyszałem tego nigdzie w Warszawie. Chociaż nie, na Brudnie parę razy słyszałem. To były takie dźwięki, no jak gdyby, które nie robiły wrażenia, bo każdy wiedział, do czego to przypasować. Mhm. Były orkiestry, kapele, które przychodziły na podwórza i jeszcze grały, nawet w czasach tej mojej takiej, powiedzmy, dziecięcej obecności na Pradze, ale coś takiego było, także ta tradycja, która zachowała się na Pradze najdłużej, no wiadomo, z dwóch podstawowych przyczyn. Populacja praska doznała najmniejszego uszczerbku w stosunku do tego, co się po drugiej stronie Wisły wydarzyło, no i budynki. Na Pradze też nie dostały tylu cierpień, co Warszawa, która praktycznie była zrównana z ziemią. Natomiast co ja jeszcze pamiętam, jak się wracało o określonych godzinach, mijało się bramę i były te same dźwięki kobiet modlących się przy kapliczkach. I to były śpiewy, to było głośne odmawianie różańca. To też było, ja nie musiałem patrzeć na zegarek. Bo idąc i słysząc, ja wiedziałem mniej więcej, no, po układzie słonecznym i po, powiedzmy, wartościach oświetleniowych wiedziałem, że jest wieczór. No to tam czasem już one o tej godzinie 20 odśpiewywały te swoje godzinki, jak to tam było. Nie jestem fachowcem w tych dziedzinach. Ale tak to mówię, no inaczej mierzyliśmy czas i upływ czasu. Czasami te dźwięki nam w tym pomagały. Mówię, był tramwaj na Targowej, był tramwaj na Ząbkowskiej przecież. Także no mówię, tutaj jak gdyby to jazgotało od strony ulicy Brzeskiej. Tam podjeżdżały furmanki, taki plac, do dzisiaj stoi pusty, jest bok kamienicy, na który jest taki dziwaczny mural wymalowany, jakaś abstrakcyjna zwierzyna, nie wiem, gęś, co to jest. W każdym bądź razie tam się ustawiały platformy, czyli te wysokoburtowe wozy konne i normalne furmanki. I to był niezmienny dźwięk Pragi. Na Woli były trochę inne dźwięki, bo ja na Woli wychowałem się w jednym dźwięku. Na terenie C-Farmu mieszkając, to był dźwięk wjeżdżających i wyjeżdżających samochodów z podwórza. Tych samochodów tam parkowało kilkadziesiąt. I z okien była fabryczka Henryka Dąbrowskiego, którą w bardzo sprytny sposób wyburzono, a potem odbudowano, przesuwając ją troszeczkę dalej. No, powód był zasadniczy, to była ruina. Nie wszystkie burzone budynki w Warszawie. No to nie była ruina, to była. No nie będę publicznie się wyrażał, jak się nazywał deweloper, ale dość wymownie. A co mi szkodzi najwyżej wytniecie? Firma Terra Casa. Więc jak ja się dowiedziałem, co się tam dzieje, już moje felietony były konkretne w tej kwestii. Ale tam produkowano przed wojną, to była fabryczka, która zajmowała się komponentami dla przemysłu spożywczego. Popularnie na Woli nazywano to fabryczką zapachów do ciast. Ale nie tylko, tam były produkowane także elementy, które dostarczane później były do dawnej przedwojennej fabryki Jana Henryka Klawy na Karolkową, no, czyli rzeczy farmaceutyczne, ale to się rzadko czuło. Więcej farmacji czułem na terenie C-Farmu, no bo wiadomo, centrala zaopatrzenia farmaceutycznego. Także mówię, no Boże, tam przemysłu. No i turkoczące tramwaje przy wjeździe od Skierniewickiej na teren zajezdni. To były moje odgłosy dzieciństwa. Ja nie miałem gdzieś w pobliżu boiska. Owszem, na dawnym liceum Sowińskiego było boisko, ale z drugiej strony budynku. No to te przedwojenne liceum tramwajarskie. Ale ja tam nie słyszałem tego typu dźwięków. Natomiast bywały miesiące i szczególne okoliczności, to wręcz anegdota z tego tytułu, jak koty osiągają zdecydowaną postawę do rozszerzenia swojej działalności w przedłużeniu gatunku, a nie daj Boże z magazynów C-Farmowskich jeszcze wywalili walerianę do śmietnika, który ja miałem z okien widocznych, klękajcie narody. Z całego czystego chyba koty się schodziły. I tam był taki koncert przez całą noc,
bo to były dachy publicznych tych wszystkich magazynów, baraków i zza dużego muru, który nas oddzielał właśnie od fabryki Dąbrowskiego, tam te koty, które nie bardzo mogły przejść, no to były takie koncerty, że mieszkańcy w nocy to po prostu rzucali butelkami, bo one się gromadziły całymi stadami na tym murowanym takim wielkim śmietniku, gdzie był właz podnoszony, ale nigdy nie zamknięty. No i tam się odbywały takie właśnie mityngi miłosne kotów z czystego. Pamiętam to, ale już mówię, to do wszystkiego się można było przyzwyczaić. Takie to były moje dźwięki. Powstała strona internetowa Gwara Warszawska. Założył ją mój kolega. Myślę, że nie miałby nic przeciwko, jeśli wymienię jego dane personalne, Grzesiek Towalski. I z Grzegorzem we dwóch żeśmy tę stronę prowadzili. Ja jeszcze wtedy nie byłem w tak zwanym Facebooku. Dla mnie to był obcy świat. Ale namówiła mnie moja córka. I poleciła mi akurat tę stronę. No i bo mówi, słuchaj, no to dla ciebie będzie idealna rzecz, bo ty jesteś wariat na punkcie warszawskości i tego wszystkiego, co z tym miastem się łączy. No i faktycznie, ponieważ Grzesiek, no raz, że młodszy, a dwa, że troszkę inny, jak gdyby piec go piekł, więc bardzo był zadowolony, że razem pracujemy. Zaczęły później się jakieś pierwsze spotkania, pierwsze nagrania dla jakichś stacji. Wywiady w radiu, warsztaty zaczęliśmy organizować. No i w pewnym momencie no coś się stało u Grzegorza w jego życiu prywatnym. To nie jest ważne. Rozstał się ze swoim dzieckiem, czyli stroną Gwara Warszawska, a w międzyczasie dochodziły do tego osoby, które powiedzmy są do dziś. Ale no Grzesiek był tym pierwszym, ja byłem numer drugi. Na dzisiaj to ja jestem pierwszy, bo jestem stażowo najstarszy. Owszem, nie jestem prezesem, tylko jestem wiceprezesem, ale to jest jak gdyby związane z czym innym. No i to wszystko, co ta historia, która we mnie gdzieś drzemała, gdzieś tkwiła, bo przecież ja w tym wyrosłem. Ja słyszałem, jak mówiła jedna babcia. No druga babcia mówiła troszkę inaczej, bo ta moja babcia z Kamionka, co jest też ciekawostką, jej rodzina pochodziła z Podlasia, z miejscowości Rudki Kossaki, a babcia była z domu Kossakowska. Także rodzina szlachecka. Powiązana chyba, oleliwe się otarli, nie wiem, nie śledziłem tego, to nie jest najważniejsze dla mnie. Ale mówiła trochę inaczej. Natomiast ta druga strona jak gdyby zaszczepiła, no i przede wszystkim obecność moja i bytność na Bazarze Różyckiego. To, co wyniosłem z bazaru, to pozostało we mnie. Powieliłeś poniekąd sytuację z Wiechem, tylko ty biegałeś po Różycy, on biegał po Karcelaku, ale osłuchaliście się pewną równie zasobny, że tak powiem, sposób, tak, który Wiecha, tak Wiecha, zafunkcjonował. U Wiecha była większa dynamika, bo tych ludzi jeszcze wokół było, tych naturszczyków było jeszcze więcej. Tak, myślę, że dużo więcej w latach 20. Nie śmiem się nawet porównywać w tym klimacie. Tak, tak, ale bo ludzi mówiących gwarą, tak, myślę, że było więcej i tworzących tą gwarę. Ale dzięki temu właśnie, że Wiech zaczął troszeczkę, ja to nazywam odprasowywać język potoczny, czyli był to język już taki bardziej do ludzi, to no przecież druga połowa lat 30. Gwara Warszawska weszła na salony. Mówili tym i skamandryci, mówili tym literaci, którzy zbierali się w różnych klubach swoich i tam urzędowali. Kochał Gwarę Warszawską Stefan Starzyński, kochał Gwarę Warszawską Józef Beck ze swoją małżonką. To są rzeczy bardzo znamienne. Natomiast sam Wiech nigdy nie był utożsamiany z językiem gwary, bo wiadomo, ta gwara to był język ulicy, popularnie nazywając, nic nikomu, broń Boże, nie ujmując. Tyle, że chodził do dość dobrego, dobrej szkoły, gimnazjum górskiego. Przecież jego kolegami szkolnymi był i późniejszy kardynał Stefan Wyszyński i
kolega z rodziny Blicklego, no, miał tych swoich kolegów bardzo fajnych, warszawskich, potomków warszawskich przemysłowców. Także mówię, wygląd Wiecheckiego zupełnie nie pasował do tego. No i status społeczny. I status społeczny, tak, oczywiście. Chodzi z zamożnej rodziny, przedsiębiorcy. Ale w sumie ja to określam w ten sposób. Dlaczego Wiech uciekł przed własnymi rodzicami, ożeniwszy się z panią Leokadią, która nie lubiąc swojego imienia do końca życia była nazywana Ireną? Dlaczego uciekł z Woli, z eleganckiej kamienicy na ulicy Chłodnej Róg Okopowej, uciekł na Pragę? Bo dla niego to nie było problemem. On nie bał się Pragi, tak jak w tamtych latach. Jak ktoś mi dzisiaj mówi, bo tam kiedyś było strasznie. Ja mówię, dlaczego ty szukasz? Jak ktoś szukał problemu, to go owszem i znalazł. Ale normalnie przecież te rzeczy aż tak nie funkcjonowały równolegle. Ja przepisuję, a już mam kilkaset felietonów Wiecheckiego spisanych z gazet z prasy przedwojennej. Mhm. Ostatnio znalazłem określenie w jednym z felietonów, jak podcięty mówi do współpasażerów w pociągu: i wy, Czerkiesy falenickie, na Żydów. Dla mnie to jest genialne. Więc być może jest to wymyślone przez Wiecha, ale no nie wszystko dało się przenieść na język do publikacji, bo wiadomo, cenzura jaka była, ale była. Czy Wiech wygładzał, czy tworzył, może troszkę bardziej taki ten język zrobił żartobliwym. Poszedł w kierunku, że Gwara Warszawska jest pełna humoru. Ja to tak widzę. No w końcu napisałem o Wiecheckim książkę, także ten materiał jest mi bardzo, bardzo bliski. Co prawda czekam, kiedy będzie można zrobić wydanie poszerzone, bo tego materiału mam praktycznie drugi tyle w tej chwili. Ale to wyglądało tak, że nie wszystko się dało przenieść na grunt do publikacji. I tak jak to się mówiło kiedyś, że słowem wulgarnym w miejscu publicznym wyrażać się nie można. Taka była prawda. To mógł być nawet, nie wiem, ulicznik, to mógł być antek, czyli taki chuligan, to mógł być obojętnie kto, ale poszanowanie, a już przy kobiecie? Nie. Owszem, były odstępstwa, ale to był jakiś margines, niewielki margines. Z tym, że to też wtedy, no mówię, funkcjonowało na zasadzie, Gwara miała w sobie mnóstwo słów, które zastępowały tradycyjne wulgaryzmy. Przykłady? Panie Heniu, a ja to... Dzisiaj by się powiedziało, a wtedy się powiedział: panie Heniu, a ja to tniutam. I już. I wszyscy wiedzieli, o co chodzi. Tniutam serdelecznie, można było dodać. Także były zamienniki i tych zamienników, ale to właśnie, to wynikało z tego, że Gwara była językiem bardzo bogatym. Ono cały czas się zmieniała, ewoluowała. A Akademią Gwarową był Plac Kercelaga, czyli popularny Kiercelak. Więc tutaj, ale jak zaczniemy mówić o Gwarze, to nie skończymy do rana. Jakieś zestawienie moich pierwszych zdjęć wolskich, no tutaj ja wiem, z półtora roku, może dwa lata. Kolejne zdjęcie z ciekawostką w tle, to małe, są dwa zdjęcia zrobione. To jest miejsce, gdzie stała kamienica Wolska 41. Vis-a-vis niej stała Wolska 39, ale obu kamienic już w tych latach, to jest 64, 63 rok, już tych kamienic nie było. Natomiast w tle widać jeszcze fabrykę Franaszka. Później to był Foton, no ale te budynki uległy wyburzeniu. Także no moja wola to jest dla mnie cenny skarb i tutaj nie będę jakiś górnolotny i robił sentymentu na pokaz. Ja tę wolę zapamiętałem, bo to była wola przede wszystkim wspaniałych ludzi. Kolegów, koleżanek, ich rodziców, ich dziadków. Owszem, tam nieraz żeśmy się pogonili, też krew się lała. Ale z reguły żeśmy się dogadywali, wyjaśnialiśmy sobie sprawę. Nie było tak, że starszy bił młodszego, czy chłopak bił dziewczynę. Owszem, mogło się zdarzyć, ale to on później był przegrany i to równo.
Czyli ty po prostu wzrosłeś w takim klimacie wzajemnej pomocniczości, solidarności, tak? Ja w tym wyrosłem i ten wolski charakter, w którym ja wcześniej nie potrafiłem tego nazwać. Mhm. Ja nawet nie wiedziałem, że to się ze mną dzieje. Mhm. Ja to zauważyłem po przeprowadzce na Ochotę, na Rakowiec, gdzie trafiłem w nowe środowisko młodych ludzi, moich rówieśników, starszych, młodszych, ale ludzi gdzieś z innych okolic, gdzie już nie było kanonów, nie było tego wszystkiego, co ja tam miałem z tymi chłopakami. Ja tu ich mogłem o coś prosić, starałem się tego nie robić. Ale jak mnie ktoś poprosił, to ja byłem. Także no mówię, no działy się takie rzeczy, były te zderzenia dwóch jak gdyby światów. Kolejne zdjęcie moje właśnie przed stadionem Sarmaty. Dziadek podaje mi ciupagę, to już było po kolejnym powrocie z Bukowiny Tatrzańskiej, bo jeździliśmy tam do zaprzyjaźnionych od moich pieluch górali i kontakt utrzymujemy do dziś. Każda dzielnica miała swoje szczególne miejsce. Na Woli się chodziło do Parku Sowińskiego, chodziło się na Glinki, tu dzisiaj na Moczydle, na Ochocie, co jest dziwne, myśmy najwięcej czasu spędzali w Parku Żołnierzy Radzieckich wzdłuż Żwirki i Wigury, bo tam milicja nie przyjeżdżała. Jeszcze nie było wtedy pola Mokotowskiego, to ja w szkole podstawowej będąc kosiłem, grabiłem, zbierałem gałęzie, bo mieli zrobić park rozrywki na miarę Chorzowa na polu Mokotowskim. Nigdy tego nie zrobili, no ale później uporządkowali, powstał Spartakus, który później spłonął, ale był Bolek, Lolek, Tola, teraz tam coś jeszcze innego stoi. Ale to już nie moje lata na Ochocie. Ja się ożeniłem, wyprowadziłem się z Rakowca Zatory, czyli na Jadwisin. Tam przez rok mojego małżeństwa pomieszkiwałem. Wróciłem z powrotem na Rakowiec. No a potem wylądowałem po drugim ślubie na Brudnie. I poczułem się znowu jak w Warszawie. Bo cała ferajna z mojej kamienicy to byli ludzie, którzy kwaterunkowo byli przeprowadzeni do tego bloku, tak jak moja zresztą babcia. Jak były imieniny na piętrze? Parę dni. No tak, no Brudno w sumie najstarsze miejsce warszawskie. Tak. Jak jednego z mieszkańców syn okradał nasze piwnice, namierzył go dozorca, że ktoś kradnie nam piwnicę. Zwołał mieszkańców. Ja akurat zszedłem, bo jeździłem na kanał Żerański na ryby. To była 3:15, wstawałem, to było około 4:00 rano. I do mnie pan Janczyk. Mamy włam, szykujemy ekipę. Ja mówię, bardzo proszę, wstawiłem graty, weszliśmy, wyciągnęliśmy. Okazało się, że to chłopak z naszego 10-piętrowego bloku. Nie wiem, kto powiadomił, przyjechał dzielnicowy. Ale dzielnicowego wszyscy żeśmy znali, to nie jest tak jak ten stereotyp. To byli ludzie i ludzie. A popatrzył na niego, spojrzał na nas i powiedział tak, a on przyszedł na piechotę, mówi, to ja idę do radiowozu, a wy zróbcie pierwsze ustalenia. On wyszedł, a myśmy mu łomot spuścili, to znaczy najstarsi mu spuścili łomot, a przede wszystkim ci, których piwnicę okradł. I jak wrócił dzielnicowy, to już była sprawa załatwiona. Czy ktoś wnosi pretensje? Nie. To co, mogę iść? Tak. Czyli było znowu wszystko załatwione w jednej rodzinie. Ale to była rodzina. Tego już nie ma. Git ludzie, czyli gitowcy. Co o nich wiemy i możemy powiedzieć? Znamy kogoś, zarejestrowaliśmy takiego... Na Woli to myśmy nawijali już w pierwszej i drugiej klasie podstawówki. Czyli 66, 67 rok. I tam to było normalne. Po prostu już się tak mówiło. Czyli jak się komuś weszło na mamusie, trzeba było dołożyć końcówkę mać. No bo inaczej to było ubliżenie. I można było dostać po facjacie, prawda? Także pewne kanony obowiązywały, aczkolwiek myśmy wtedy już wiedzieli, że to jest bardziej to środowisko, które otarło się o tak zwane słońce w kratkę. I z tym się nikt specjalnie nie obnosił. Nie było jeszcze takiego, powiedzmy, działalności cielesnej, czyli sznyty, dziary i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Owszem, tam jakieś tak zwane, jak to się mówiło, cynkuły delikatne były. Ale to dotyczyło tylko i wyłącznie ludzi autentycznie mających konflikt wcześniej z prawem. Znaczy tego pośród
niebędących, a w zakresie opieki penitencjarnej nie dotyczyło. Na Ochocie to i moi rówieśnicy już nosili, co było bez sensu. Czyli oni się jakby stylizowali po prostu, tak? To się stało modne. To się stało tak jak z bikiniarzami. To się zrobił taki ruch kulturowy. Bo to nie byli ludzie, którzy mieli cokolwiek wspólnego z przestępstwem i tak dalej. No właśnie. Oni bardziej udawali. To było takie, nie wiem, budowanie własnego ego, wejście do grupy, która imponowała czymś, bo w takiej grupie to się zawsze człowiek czuł pewniej. Na woli osobę, która za plecami miała kumpli, którzy w razie czego pomogą, takiego człowieka nazywało się fetniak. Aczkolwiek pokora źle przeniósł do filmu Ewa chce spać, bo tam, jak jest Akademia Przestępcza, to ten wykładowca mówi do Kłosowskiego, który grał, mówi i z kolegi Lulka, fetniak nigdy nie będzie. Czyli postać nobilitowana. Nie, to jest błąd rzeczowy. Fetniak to była ujemna postać. Także mówię, tam już mówiło się tak, jak się mówiło, no po przeprowadzce na Ochotę miałem nieporozumienia z takimi, no parę lat ode mnie starszymi, ale chyba stylizującymi się zbyt mocno, bo jak mnie zaczęli wypytywać, kto ty jesteś i tak dalej, to ja się śmiałem. I mówię, a co wy chcecie ustalić? No i próbowali mnie wziąć na huki. No to wpadłem do moich kumpli na Płocką, spotkać się z nimi, niespecjalnie na to. To nie było powodem spotkania, bo po prostu czasami żeśmy mieli takie męskie, już później chłopięce pogaduchy i opowiedziałem o tym fakcie. I oni się ubawili, powiedzieli, wiesz co, to my do ciebie przyjedziemy. No i przyjechali. I akurat traf taki, że gdzieś tam napatoczyliśmy się na tych właśnie osobników, którzy starali się dominować w pewnych kwestiach związanych z ruchem ludzi git. I to tak jak chyba na jednym z tych filmów z młodym szturem. Jak się drzwi otwierają, czy tutaj mieszka jakiś i za chwilę grzywa leci. To było podobnie. Bo oni podeszli do tego chłopaka, ja powiedziałem jak on ma na imię i zapytali go, czy ty jesteś ten, a ten? Tak. No i taki niż się od niego o głowę, jakby skoczył, jak mu strzelił ze słupa. Fajt i dziękuję. A drugi podszedł, trzeci podszedł i powiedzieli, że ja jestem chłopak z Woli i żeby w tych sprawach odpuścili sobie ze mną takie głupie gadki. To jest takie smutne zdjęcie, ale tylko my wiemy o tym, że ono jest smutne. No tak, tak, no mówię. Właśnie. Każde no zdjęcie to jest jakiś kawałek historii. To jest jakiś kawałek historii i kawałek twoich własnych emocji. Właśnie no, to jest tak. Fajne. No to, bo to się zasadniczo odróżnia od takiego historyka, który no, bardzo dużo na ten temat wie, ale nie ma połączenia, być może nawet nie jest z Warszawą, tak? I nie ma całej tej emocjonalnej warstwy, jest tylko taka warstwa no, naukowca, który odtwarza, bardzo dobrze zna wszystkie ulice, wszystkie obiekty, które było, co było tam potem, co tam było przedtem, ale to wszystko jest takie wypreparowane bardzo. Ja zauważyłem u siebie jedną zasadniczą rzecz, która mnie w pewnym momencie zaczęła zastanawiać, bo ludzie mówili, że bardzo się angażuję w to, co robię, jak opowiadam. Ja mówię, ale wiecie Państwo, ja doszedłem do wniosku, że w ten sposób, w jaki opowiadam emocjonalnie o Woli, o Pradze, o Kamionku, ja o innych dzielnicach nie potrafię, bo nie łączą mnie z nimi takie emocje. Oczywiście.